Zapraszam serdecznie Państwa na wystawę naszego stowarzyszenia. Sama wystawa potrwa do 28 czerwca 2024. Na wystawie obecnie nasze stowarzyszenie liczy 16 członków. Na dzisiejszym wernisażu obecni są tym razem ci starsi, w cudzysłowie. Młodzież usprawiedliwiła się, bo czerwiec to jest raczej niesprzyjający okres do jakiejś pracy twórczej, egzaminy, wyjazdy, różnego rodzaju zakończenia. Pozwolę sobie Państwu przedstawić obecnych plastyków, autorów prac, a więc Darina Krygiel z Chawierzowa. Maluje techniką akrylu w kombinacji z kredką. Ewa Ćmok, aktywna i bardzo energiczna malarka ze Stonawy, stosuje różne techniki malarskie. Na dziś przygotowała akwarele. Monika Milerska, też ze Stonawy, wystawia rysunek pastelem. Agnieszka Pawlitko-Ścieszyna, bardzo ciekawa praca, akryl w połączeniu z haftem. Małgorzata Wojdyło z Żywca, bardzo pomocna w organizacji i w ogóle we współpracy ze środowiskami artystycznymi w Polsce. Dziś wystawia serię fotografii. Alina Jałowicka z Jury Krakowskiej prezentuje rzeźby oraz malarstwo olejne. Barbara Kowalczyk, akryl. A nasi panowie Józek Drąg z Cieszyna na dzisiejszej wystawie ma akwarele i rysunek. Czesław Mędrek z czeskiego Cieszyna, z wykształcenia architekt, i to właśnie przejawia się w jego pięknych, delikatnych akwarelach. A także Zbigniew Kubeczka wystawia drobne formy graficzne ex librisy. Oprócz naszej wystawy planujemy na pewno jakieś letnie, wakacyjne spotkanie plenerowe, króciutkie. No i do następnego roku planujemy wspólną wystawę w polskim Cieszynie na rynku Galerii Ceglanej.